Audycja popularno-naukowa. Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia i magazynu Eureka. Naszym bohaterem będzie teraz Roman Ingarden. Postać wyjątkowa dla polskiej filozofii, człowiek niezwykle utalentowany i pracowity. Profesor, wykładowca, tłumacz, członek wielu zagranicznych towarzystw naukowych, uczestnik tajnego nauczania podczas II wojny światowej, ale także mąż i ojciec. Gościem Eureki jest profesor Wojciech Starzyński, filozof z Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. Dlaczego Roman Ingarden jest tak ważny dla polskiej filozofii? Bez wątpienia ze względu na tak obszerne dzieło, jakie pozostawił. To dzieło po dziś dzień jest przedmiotem wielu studiów. Jak też otworzył pewną, powiedzmy, tradycję, szkołę, która zaciążyła na całej polskiej filozofii, że ona rozwija pewne idee, pewne nurty, które Ingarden zapoczątkował, gdyż jego dzieło z jednej strony było zakreślone, tworzyło pewną całość, miało pewną koncepcję całościową, a z drugiej strony Ingarden był analitykiem, w pewnym sensie nie mającym sobie równych w świecie i z tego powodu być może też nie zdołał tej całości rozwinąć, pozostawiając wiele różnych intuicji, zaczątków pewnych koncepcji. Pewne z nich wydają się być obiecujące dla filozofii nie tylko polskiej, ale i światowej. Nie zdążył, bo był zbyt wielkim perfekcjonistą. Tak można powiedzieć. No, myślę, że ten aspekt analityczny jego pracy nie pozwalał mu pozostawiać pewnych zagadnień, zanim nie stworzy pewnego adekwatnego dla niego i satysfakcjonującego opisu. Później już brakowało czasu na to, żeby cały plan, jaki sobie zakreślił, który powstał w ramach pracy, czy powstawał, by go zakończyć. Nie starczyło życia, ale tak sądzę, że tym planem mógłby obdzielić wiele, wiele osób. Roman Ingarden bez wątpienia miał wielkie szczęście do ludzi. Rozpoczął studia filozoficzne pod okiem wybitnego Kazimierza Twardowskiego. Potem przeniósł się do Niemiec, gdzie poznał jeszcze większą postać, czyli Edmunda Husserla, u którego się doktoryzował. Studiował matematykę u samego Dawida Hilberta. Można powiedzieć, że przyjaźnił się z Edytą Stein. Także znajomości miał, no, do pozazdroszczenia. Tak, zgadzam się. Trzeba wspomnieć jeszcze o Franciszku Brentanie, który był mistrzem zarówno Husserla, jak i Twardowskiego i który w pewnym sensie właśnie zapoczątkował pewną tradycję filozoficzną, którą możemy też określić tradycją, określa się tradycją filozofii austriacko-niemieckiej, ale ona jest szerzej tradycją środkowoeuropejskiego myślenia, w którym ważne miejsce mają zarówno Twardowski, jak i Ingarden. Dzisiaj zarówno w polskich, jak i światowych badaniach właśnie odkrywamy tę linię, pewną ciągłość, jaka zachodzi między myślą, między innymi od Brentana, a idzie właśnie poprzez Twardowskiego, Husserla, aż po Ingardena. Jeśli chodzi o Edytę Stein, to z kolei w swoim okresie filozoficznym należała do środowiska uczniów Husserla, które stanowiło trzon ruchu, tego co można nazwać ruchem fenomenologicznym. I ten ruch był bardzo zróżnicowany, ale również bardzo otwarty. To była taka kuźnia myśli, to było coś niesłychanie żywego, dynamicznego i w tym Ingarden również uczestniczył. No trzeba pamiętać, że w pewnym okresie nawet Karol Wojtyła był fenomenologiem albo zafascynowany fenomenologią, czyli był rzeczywiście to ruch, tak jak pan profesor powiedział, bardzo szeroki. Jak najbardziej. Do dzisiaj fenomenologia jest jedną z postaci filozofii, która wciąż ma jakąś swoją żywotność. Wspomniany Karol Wojtyła jest, poza sprawami związanymi z jego życiorysem, jest równie dobrze badany jako filozof i jak najbardziej przynależy do tej tradycji. Można umieścić go właśnie na tej linii, wspomnianej linii. Pewne elementy jego filozofii wprost związane są z rozwiązaniami Romana Ingardena. A wróćmy do samego Romana Ingardena i powiedzmy chwilę o jego życiu. Jego życie nie było proste, także to naukowe. Tak, oczywiście. Były to różne fazy, ponieważ jak wiadomo, żył w burzliwych czasach. Trzeba tu wspomnieć pierwszą wojnę światową, a w szczególności drugą wojnę światową. Następnie okres komunistyczny, gdzie dla filozofa oznaczało to duże kłopoty. Skonfrontował się z problemami swojej kariery naukowej.
tę karierę naukową, wydawałoby się tak błyskotliwą na początku, jeśli chodzi o same studia u Husserla. Następnie miał kłopot, i to niemały, z tym, by móc ją kontynuować w Polsce. I tutaj mimo pewnej przychylności Kazimierza Twardowskiego, ta kariera nie układała się dobrze, ale w końcu otrzymał on katedrę na Uniwersytecie Lwowskim i tak rozpoczęła się taka właściwa kariera uniwersytecka. Ale było to krótko przed wybuchem II wojny światowej. Po II wojnie światowej, w okresie komunistycznym, tym pierwszym, najtrudniejszym czasie stalinowskim, został pozbawiony możliwości nauczania. Musiał zająć się przekładem filozoficznym, przełożył wtedy Krytykę czystego rozumu Kanta. No ale koniec końców został profesorem na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tam powstało coś, co dziś określamy Szkołą Krakowską, fenomenologiczną Szkołą Krakowską, która rozwija się po dziś dzień. Wydaje się, że te warunki, w których rozwijał on swoją filozofię w okresie komunizmu, będąc skonfrontowany choćby z cenzurą, też pewnymi naciskami ze strony władzy, i również nauczony trudnymi doświadczeniami odsunięcia od możliwości nauczania, to wszystko sprawiało, że te warunki nie były w pełni sprzyjające. Choć oczywiście Roman Ingarden był niesłychanie pracowity, cały czas był skupiony na pracy, a jednocześnie trzeba tu zauważyć, że nie był typem samotnika, ale właśnie był też skupiony na pracy uniwersyteckiej ze studentami. I to również zaowocowało wieloma studentami, którzy zasadniczo rozwijali dalej różne pomysły właśnie w obrębie tej szkoły, którą można nazwać szkołą fenomenologiczną. Czyli był lubianym wykładowcą, nie tylko był takim typem filozofa z głową w książkach, tylko też z głową wśród studentów. Tak, myślę, że miał niezwykły autorytet. Właśnie autorytet naukowca wysokiej klasy i tym autorytetem jednocześnie zjednawał sobie przychylność studentów i jak opowiada się, bo oczywiście nie miałem możliwości uczestnictwa w jego wykładach czy seminariach, ale opowiada się, że był dobrym dydaktykiem. Ale był bezkompromisowym naukowcem, filozofem i stąd być może jego problemy, czy w okresie komunizmu, czy przed II wojną światową. Tak, niewątpliwie. Myślę, że to też cechuje filozofów, tych większych filozofów, że mają oni pewien swój kierunek, który nie tylko mogą, ale muszą realizować. Także Roman Ingarden miał pewien swój zasadniczy kierunek, który zrodził się właśnie w czasie studiów u Husserla. Była to pewna kontrowersja, którą znalazł właśnie u swego mistrza i później na bazie tej kontrowersji, tego co nazywał sporem, choć ten spór oznaczał jakąś dyskusję, debatę z Husserlem, która trwała całe życie, ona stanowiła oś. Ten program zrodził się, myślę, że już w latach 1910-1920 i następnie Ingarden był temu wierny aż do swojej śmierci w 1970 roku. Zresztą ten spór jest w tytule jego najważniejszego dzieła. Może powiedzmy, jaki jest tytuł? Właśnie, tytuł może dla osób spoza filozofii brzmieć dość dziwnie. Otóż był to spór o istnienie świata, choć oczywiście tutaj rozwiewając różne skojarzenia czy wątpliwości, Roman Ingarden nie zastanawiał się, czy świat istnieje, czy nie, w taki sposób potoczny. Natomiast oczywiście była to bardzo poważna dyskusja na gruncie filozofii, jaki jest udział ludzkiego myślenia, ludzkiego podmiotu w tym, by świat, byśmy mieli doświadczenie świata, w którym żyjemy. Czyli myśl Romana Ingardena wciąż jest żywa, mimo że od jego śmierci minęło już przeszło 50 lat. Tak, tak. To jest też dość interesujące, że waga i zainteresowanie myślą Ingardena powraca na różne sposoby. Z różnych stron tegoż Ingardena się podejmuje i w różnych kontekstach, gdyż ta zasadnicza linia sporu, tego tak zwanego sporu o istnienie świata, gdzie Ingarden był zwolennikiem filozofii realistycznej przeciwko filozofii idealistycznej. Ta główna oś pociągnęła Ingardena w stronę różnych dziedzin, między innymi estetyki, badania dzieł sztuki, tego co nazywał ontologią dzieła sztuki. I choćby ta część po dziś dzień jest czytana na całym świecie, choć myślę, że i ta kontrowersja, ten spór również jest przedmiotem wielu studiów. A moim i Państwa gościem
był profesor Wojciech Starzyński, filozof z Polskiej Akademii Nauk. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę i do następnego razu. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. A jutro po godzinie 19.30 magazyn Dziedzictwo i Pamięć. Już teraz serdecznie zapraszam w imieniu Doroty Truszczak. Dobrego wieczoru, Jakub Domoracki. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka.